Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a.k.a. Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek. Zagrajmy w Medieval 2. Wszystko się dobrze nagrywa, dobra. Musiałem aż sprawdzić. No co, poprzednim razem, odcinek ostatni był dosyć dawno temu, gdzie to, że tak powiem, dostaliśmy się do kanałów i dowiedzieliśmy się, że Kija niestety zginęła. No i teraz postanowiliśmy, że tak powiem, nie słuchać się, że tak powiem, profesora. No i poszliśmy sobie dalej prosto przed siebie i dostaliśmy nową broń, czyli strzelbę. No i co? I tak to sobie teraz będziemy cisnąć. Teraz możemy w ogóle tutaj szczury gnieść, przez co dostajemy kasę, ale ja tego nie chcę robić, ponieważ nawet do szczurów mam szacunek. I jesteśmy w mojej dosyć znienawidzonej lokacji przeze mnie, bo nie lubię za bardzo tej lokacji, muszę przyznać, a to z kilku nawet bym mógł powiedzieć powodów, o których póki co nie chcę dyskutować. Odcinka dawno nie było, to trzeba sobie już powiedzieć. Nie było to z tego względu, że byłem na wyjeździe. Oj, 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 trzeba chyba, kurde, strzelbę tutaj wziąć. Oh yeah, o to chodziło. Tak, nie było dawno temu odcinka, dlatego że po prostu byłem na wyjeździe, no i troszeczkę czasu nie miałem. Wiadomo, no byłem poza domem, tak więc no ciężko byłoby tutaj cokolwiek nagrać, więc mieliście tutaj 3 dni małego postoju. Ale wracamy i sobie ciśniemy z Medieval 2. Myślę, że sobie dzisiaj możliwe, że nagram 2 odcinki, może 3. Zobaczymy, jak się będę czuł. Póki co robimy jedną z moich nielubianych przeze mnie lokacji. I tu chyba cutscenka będzie. O, nasz posąg. Patrzcie na to, kurde, z ułamanym mieczem. Ale fajnie, fajnie, zostaliśmy przywitani. Is it true the Great One Eye has come to save us? Uh-oh. Well, Great One, you see, we were once a happy tribe, singing and dancing. That was until the great beast came and lured away all our women. Now the only song we sing is a sad one. We have lost the taste for battle and the will to live. Great God, can you restore our women to us? If you can, you will be well rewarded. No, ja tutaj oczywiście przeżywam swój związek, dlatego że moja kobieta, że tak powiem, zginęła. O, proszę, mamy tutaj złotą tarczę. Elegancko. Ale my na razie sobie pokorzystamy ze srebrnej tarczy, czemu by nie. W każdym razie, ja tutaj przeżywam, kurde, mój związek, moja dziewczyna, moja kobieta zginęła w gierce, a wy tutaj już, kurde, od razu, nie wiem, chcecie tańczyć, cieszyć się, nie wiadomo w ogóle z czego. No ale to w każdym razie jesteśmy w wiosce takich właśnie oto tutaj kreatur, nie wiem w sumie jak oni się nazywają. Niestety ich imiona nie znam na pamięć, ale pewnie jakoś się nazywają w gierce. W każdym razie mamy tutaj fontannę zdrowia i myślę, że wypadałoby z niej skorzystać, gdyż nasz stan zdrowia jest dosyć krytyczny. Tak więc skorzystajmy sobie. Elegancko, uzupełniliśmy sobie 2 małe fiolki, dzięki czemu mamy 3 punkty dodatkowego zdrowia, czyli teraz tak, jak mamy tutaj 300 życia, no to to jest razy 300, razy 300, razy 300, czyli to nam daje 300, 600, 900, 1200 chyba życia, o ile dobrze pamiętam. No i tutaj idziemy sobie mostkiem, którym zaczęliśmy jakby poziom. Jakby, no. Po prostu zaczęliśmy poziom, no. Jeżeli mam jakiś taki inny głos, to bardzo przepraszam, ale no jakiś czas temu, że tak powiem, się ogarnąłem. Wstać to dawno wstałem, ale po prostu troszeczkę mnie zamułka dzisiaj wzięła. Ponieważ, jakby to można powiedzieć, taki dzisiaj dzień jest. Pogoda jest średniawa na jakiekolwiek spacery. Pewnie jutro sobie, jak już przejdę, ponieważ jak ja wczoraj wróciłem, no to no można by powiedzieć, że troszeczkę chcę sobie odpocząć. I nie lubię jakby tych mózgów, muszę przyznać. Są oni dosyć denerwujący. Aha, już nie ma go. Okej. Myślałem, że jeszcze on tutaj gdzieś lata. Ogólnie muzyka w tym poziomie jest całkiem fajna, która sobie teraz leci w tle, zresztą sobie posłuchajcie.
Bo ja nie będę taki, dam wam posłuchać. No. Dobrze zrobiłem, ponieważ kurde byłaby no niezła kurde, niezły klops byłby, gdybym dał na siebie założyć tego kurwa pierdolonego mózga albo tego kurde ufoluda. Chociaż dla mnie to są ufoludy, ale wiem, że oni się mózgi nazywają. Aha, i jako rączka to niestety przez to, że jestem mały, to ja ginę w kontakcie z wodą, tak więc dobrze, zapamiętam to sobie. W każdym razie troszeczkę już im żeśmy zabrali HP, co jest oczywiście jak najbardziej spoko. To mi się mega fest podoba. Ja może teraz przejdę przez te drzwi. Dokładnie tak. Skoczę sobie, skoczę tu, skoczę tam. Skoczę tu, skoczę tam. Zabiorę co moje. Elegancko. Ogólnie sama koncepcja tego poziomu jest całkiem fajna, bo to jest fajny challenge, jeżeli chodzi o ten poziom. Ale ja z nim mam troszeczkę złe wspomnienia, dlatego że 3 lata temu w 2018 roku, tak jak wam już opowiadałem, no nie udało mi się przez ten poziom ukończyć gierki, ponieważ w pewnym momencie utknąłem i nie wiedziałem co zrobić. Więc miejmy nadzieję, że teraz troszeczkę przyjdzie takie fatum, które... Znaczy fatum, Jezus Maria, co ja gadam? Jakie fatum? Mam nadzieję, że przyjdzie teraz coś, co spowoduje, że jednak nie będę miał problemów z ukończeniem tego poziomu. No, otworzyłem sobie trochę okna. Oj, trochę zrypałem to. Otworzyłem sobie trochę okna, żeby wiecie, troszeczkę powietrza weszło, bo przyznam, że trochę jest za mułka, siusiu. O, dobra, zróbmy coś takiego. Teraz gdzie jest tamta dłoń? Chodźmy do tamtej dłoni, dokładnie. O, elegancko. Elegancko i skaczemy. I idziemy tutaj. Chyba tutaj. Dobrze poszedłem? Nie, jeszcze nie. Bo teraz jak ja pójdę tutaj, to ja tutaj nie wejdę. No nie. Więc teraz ja jako duży ja, czyli duży Daniel, bez głowy Daniel, muszę zrobić coś takiego, żeby się tutaj dostać. Tylko pytanie jak? O! Tak, tak to można zrobić. Ale nie, to nie to. Jeszcze raz. Będziemy próbować. O, proszę bardzo, widzicie to? Teraz tak. Dokładnie tak. I teraz możemy sobie grać w ten oto sposób. Tak więc lecimy tutaj. Elegancko. I zium. No tutaj nie. Tak to my się chyba bawić nie będziemy. Tak przynajmniej nie planujemy się bawić. Tym bardziej tak, nie? Jeszcze raz. Tak długo, aż będzie jakieś połączenie. O! I teraz... Mhm. A jak wygląda tutaj sytuacja? No nieciekawie. Ale to już będzie trochę lepiej wyglądało. I teraz tak. To nie tutaj. Ale mógłbym tutaj przeskoczyć. A może spróbujmy? Właśnie spróbujmy przeskoczyć tam, bo... Kurde! I teraz znowu od zera. Pierdziele.
Dobra, jestem z powrotem. Teraz zróbmy coś, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Tu mamy tą łapę, tak? O! Coś takiego. Widzicie, kurde, niepotrzebnie ja chciałem, kurwa, tam przeskoczyć, skoro można było to inaczej zrobić. O! Przez chwilę mi tutaj przycisk nie chciał działać. Wciskałem kółko i nie chciał, kurde, nie chciało to łapsko skoczyć. Ale na szczęście się udało. O, tutaj teraz się nic nie dzieje, jak ja wpadam do wody. Wcześniej by się coś zadziało. A tak to się nic nie dzieje i elegancko jest. I zabieramy to, co moje, czyli moją główkę. I możemy lecieć dalej. Już bez żadnego tutaj kombinowania. Nie. Bez żadnego kombinowania, powiedziałem. Kaska się przyda. Czyli mamy plus 20 centów. Dzięki czemu będziemy mogli kupić co nieco. I teraz tak, schodząc tutaj, coś się chyba będzie działo, co nie? Ja sobie w razie co miecz przygotuję. Oh, I've been looking for you. It may be time to see what the spirit's got for you. You might find it extremely interesting. Found poster. Okej, okay, czyli mamy jakiś... No. Dobra, czyli mamy, mieliśmy coś a la taki... Bo ja wiem. Plakat. Nie wiem, coś takiego. Dobra, więc teraz w tym poziomie zadanie jest takie, że będziemy musieli po prostu ratować te dziewczęta, które tutaj są. Tak więc, no to jest jedno z tych zadań, które ja oczywiście nie lubię bardzo, ponieważ to jest nie tyle co czasochłonne, co bardzo często frustrujące, muszę przyznać. No i wiadomo, jeden zły skok, no i jest już jakby po tobie, no nie? O, i teraz na przykład spadłem do tych gnojków, więc teraz wypadałoby ich jakoś pocisnąć. I myślę, że z gnata będę ich cisnął wszystkich. Przy okazji dostanę 100% kielicha już. Jest i 100%. Elegancko. Czyli będziemy mieli kielich. Następny mózg. Dawaj, chodź tutaj gnoju. Nie mogę wciąż w ogóle uwierzyć w to, że to są mózgi. Ja wiem, że to jest jakby poprawne powiedzenie, że to są mózgi i tak dalej, bo taka jest poprawność w tej gierce. Bo dla mnie to są jakby zwykłe ufoludy, nie? Takie kurde ufoludy, które przyczepiają się do twojej głowy i chcą ci, nie wiem, tam zawładnąć twoim ciałem, no nie? A nie jakieś mózgi, ale dobra, no. Co kto lubi, ja tam jakby mogę się dostosować. Mam tylko kurde nadzieję, że ten poziom uda mi się bezbłędnie zrobić, bo jeżeli kurde będą z tym poziomem problemy, to no kurde płakać będę i to tak srogo będę płakać. Jedna kobieta została uratowana, jedna dziewczyna została uratowana, tak więc teraz przejdźmy tutaj. Bo tutaj nas nie było, a mamy tutaj fontannę zdrowia, które, dzięki której warto byłoby się jakby wyleczyć. No, nie? No, chociaż trochę, ale zawsze coś. O, widzę, że tu już zaczynamy kurwa zabawę i to srogą. O, 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 o. Dobra, tego się nie spodziewałem, tego nie chciałem wręcz robić, więc może zróbmy inaczej. Okej. Uciekamy, uciekamy, dokładnie. To jest naprawdę mega frustrujące, że tutaj tak dużo HP schodzi, no nie? Spieprzaj gnoju. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Kurde! Jezus Maria, on się zbagował czy co? Dobra, inny pomysł mam. Dobra.
Po tobie, śmieciu. Bardzo dobrze. O, i elegancko, dziękuję. Dziękuję, bizon. To chyba jest bizon, albo jakiś taki, nie wiem, inny stworzenie. Albo jakiś byk, kurde, w świecie medieval. Nie wiem, co to dokładnie jest za zwierzę. W każdym razie bardzo pomocne i bardzo nam pomogło. Kurde, widzicie, jaki ja jestem oszukista? Miałem wam w poprzednich odcinkach dać, kurde, zapisy ze streamów z 2018 roku i tego nie zrobiłem, dlatego teraz, od tego momentu, od publikacji tego odcinka, czyli prawdopodobnie 16 listopada, czyli jutro, zerknijcie w opis pod każdym odcinkiem, ponieważ tam prawdopodobnie już będzie aktualizacja tego, co powinno być wcześniej zaktualizowane. Dobra, teraz myślę, że Flaming Crossbow będzie tutaj o wiele lepsze. Tak przynajmniej mi się wydaje. A w najgorszym wypadku zrobimy po prostu bombami, będziemy rzucać. Spróbujmy to. Dobra, nie wyszło. Trudno, czyli trzeba będzie to robić po staroświecku, czyli po prostu wyciągamy gnata i jedziemy z koksem. To będzie bardzo uciążliwe, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli ja wam to, kurde, troszeczkę powycinam. Chociaż moglibyśmy tutaj dalej przejść, bo oni tutaj już nam nie zawadzają. Nie zawadzają pod tym względem, że po prostu są już bezużyteczni. Bo już i tak nie dostanę z nich żadnego procentu kielicha. Najgorsze jest to, że teraz ja jestem tak naprawdę bezradny, no bo nieważne co ja teraz zrobię, nieważne jak bardzo, jaki duży damage dostanę, to jestem praktycznie za niedługo na strzała, no nie? To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Dobra. Jeszcze dwie do uratowania mamy. Kobity, dziewczyny, damy w opałach, może innymi słowy. Tak to chyba nazwę ten odcinek. To mamy kielich, oczywiście, że tak, warto było zebrać. Tak więc to już jedną rzecz mamy z głowy. Kielich mamy już, kurde, zebrany, tak więc jesteśmy bezpieczni. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Tu są w zasadzie takie korytarze zawiłe, tak więc możemy sobie stąd już iść. Nic tutaj po nas. Tylko trzeba uważać tutaj na towarzystwo, które jest spragnione, że tak powiem, śmierci Daniela. I idziemy do góry. O, jest duża fiolka, elegancko. Przynajmniej mamy dodatkowe życie. Mam teraz już 8 fiolek. Wiem, że Bio mi w poprzednim odcinku napisał tam w sygnaturach. W odcinku, gdzie składaliśmy sobie nasze ciało do bitki z Iron Slagerem. Że tam pominąłem w odpowiednich sygnaturach czasowych miksturki. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego po pokonaniu, raczej po przejściu tego poziomu i ewentualnie następnego zrobimy sobie backtracking, ale to już zrobię bez mojego komentarza głosowego, żeby wam po prostu pokazać, gdzie ja dokładnie co popomijałem. Tak więc jedziemy z koksem dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. I jesteśmy tutaj znowu, okej. Okay. Tutaj ogólnie mamy dzwoneczek, który zakończy nam poziom, ale ten ziomek będzie musiał do nas przypłynąć, ponieważ póki co on kiwa głową na nie, czyli oznacza to, że mamy jeszcze tutaj co do roboty. A mówiąc co mamy do roboty, mam na myśli uratowanie właśnie tych niewiast. Póki co mamy 3 uratowane, a jeszcze nam trochę ich brakuje. Tak więc no, czeka nas dosyć długa potyczka jeszcze z tym poziomem, bo w zasadzie to tylko 2 nam już brakuje tych niewiast, ale chodzi o sam fakt. Tędy jak pójdę, to tutaj wyjdę w zasadzie, w sensie wyjdę do wejścia do tego poziomu, tak więc stąd możemy sobie już iść, ponieważ nic tutaj ciekawego nie ma. Dlatego pozostaje nam pójść zobaczyć jeszcze, co żeśmy ominęli. No tutaj jest exit z tego poziomu, kielichu już zbierać nie musimy, bo i tak mamy. Szkoda w ogóle, że w tej gierce nie ma tej sali herosów. To było coś, co jednak w pierwszej części w mojej opinii było bardzo w porządku i było bardzo fajne. Możecie się z tym zgodzić lub nie, ale nadawało to trochę takiego klimatu, nie żeby coś. I dobra, i tutaj nic nie ma, bo tutaj zrobiłem jedno wielkie kółko, czyli muszę wrócić do tamtego pomieszczenia, nie tutaj, tylko jeszcze gdzie indziej,
Zaraz wam nawet pokażę, gdzie. O, tutaj musimy iść, tym mostkiem. Ponieważ tam jest jeszcze pomieszczenie, w którym są te macki, które przytrzymują te niewiasty. No i trzeba, że tak powiem, zrobić z nimi porządek. Ogólnie sorry, że mój komentarz jest taki miałki, ale tak jak powiedziałem już niedawno, powtórzę raz jeszcze. Dopiero co wróciłem po podróży, jestem tak jakby jeszcze trochę wczorajszy. No i trochę ta pogoda jednak robi swoje. Ale mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej końca już serii z Medieval 2. Wiem, że to pewnie mówiłem już jakiś czas temu, ale mimo co to podkreślę. I będzie można powoli robić kolejną ankietę, jeżeli chodzi o serie odcinkowe, żeby zabrać się za następne serie na kanale. Żeby nie było tak, że będziemy mieli jakiś przestój. No nie? Tak więc zobaczymy, co tam będzie. Co ja tam wymyślę. Jestem chłop inteligentny, więc przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jestem w stanie coś kreatywnego wymyśleć. I dlaczego mówię o takich off-topach tutaj? Dlatego, że po prostu póki co nie robimy nic nadzwyczajnego, a nie chcę jakby cały czas komentować tego, że upierdzielam kolejną mackę, no nie? No nikogo to jakby za bardzo nie interesuje, bo widzicie, co się dzieje na ekranie. Nie muszę chyba tego za bardzo tłumaczyć w tak oczywisty sposób. Ale teraz trzeba tutaj wskoczyć, bo widzę, że jest drabinka. I jedziemy. Kolejna niewiasta do uratowania. Są w ogóle ich jakieś żony, czy co to są w ogóle za dziewczęta? To mnie zastanawia. Może to są, nie wiem, czy liderki tych żółwi ninja. Czy liderki żółwi ninja, kurde, kto by pomyślał, no. Kto by, kurcze pieczone, pomyślał. Okej, uratowaliśmy wszystkie kobity. Elegancko. Teraz musimy się stąd wydostać, bo już nic tutaj po nas. To już to mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Dosyć szybko nam poszło, muszę przyznać. Całkiem sprawnie nam to poszło. Nie ma to tamto. Więc pójdźmy teraz sobie z nimi pogadać. Z tymi tutaj, kurde, panami, którzy stoją. Znaczy z tym wodzem w zasadzie pójdźmy pogadać, ponieważ on tutaj se stoi przed domkiem swoim. Oj, tutaj w ogóle Zarok jest chyba. A nie, to nie jest Zarok, to są te mózgi zesrane. Dobra, cutscenka. Oh, great one! You have saved us by the powers of the Time Stone. I declare we are the whole tribe once more. Will you stay and defend us from future attack? No, I have to return to the surface. How do I get back? Very well. I will return you to the water's edge. Where transport will be waiting. Here, take your reward. O, i patrzcie, co dostaliśmy, widzicie? Kurcze pieczone, patrzcie, jaką nagrodę żeśmy dostali. Dużo mamony i to się nam w ogóle przyda, bo będziemy mogli sobie naładować troszeczkę tego. Naładować troszeczkę innych broni, że tak powiem. Tak trochę coś zreperować, co nieco. Tak więc dostaliśmy nagrodę, podpowiedź od wodza dostaliśmy tej wioski, że wioski w kanałach oczywiście, że możemy udać się teraz do tego, do muzeum, ponieważ tam potrzebujemy dostać się do wehikułu czasu, żeby cofnąć się w czasie i naprawić te wszystkie błędy, które popełniliśmy. Tak więc uderzamy w dzwona i przypływasz na nas, ziomek. I kończymy w ten oto sposób poziom. No i elegancko. Miałem problemy z tym poziomem wcześniej 3 lata temu, a teraz udało mi się go ukończyć, więc zobaczcie, jak fajnie, widzicie? Kurcze pieczone. A wcześniej nie mogłem go ukończyć z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Znaczy, domyślam się czemu, ale no. A, i nie działa teraz nic dlatego, że te drzwi się tutaj nam otworzyły, więc zobaczmy, co tutaj, kurcze pieczone, będzie na nas czekać. Dan, I had almost given up hope. We still have a little time left to defeat Palethorn. If he gets the last page of the spellbook, then... Professor, what's this? I don't know. Never seen it before. It's a poster of one of my earliest experiments. The time machine doesn't work, though. Complete waste of time. I'm sorry. No, we must focus on defeating Palethorn. I'm sorry about Kira, I really am, but it's too late to worry about her now. All right, I've been economical with the truth.
I knew it was Palethorn all along. We used to be friends. That was before the expedition of 78. Ever wondered how I got these hands? Well, it's all in my diary over there. But the machine, it's still at the museum. It's probably smashed, though. Anyway, I never could get it to do anything other than move through space. Like I said, waste of time. Oh. No i udaliśmy się teraz do muzeum. Tak jest, The Time Machine. Będziemy teraz poszukiwali maszyny czasu, żeby cofnąć się w czasie i naprawić przeszłość. The professor asked me to give you a weapons upgrade. All right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Wy to widzicie, co żeśmy dostali? Długo wyczekiwaną broń. O Jezus Maria, czekałem na tę broń od początku tej gry. No już gramy troszeczkę dłużej niż było przepowiedziane, ale to dlatego, że ja musiałem robić ciągłe backtrackingi, więc prawdopodobnie dlatego czas gry u mnie jest troszeczkę wydłużony. Nie zmienia to faktu jednak, że naprawdę cieszę się, że mam tę broń. Bardzo się cieszę z tego powodu. Patrzcie. Magic Sword, widzicie to? Kurde. Patrzcie, kurcze pieczone na to. Jezus Maria, mamy to. Kurde. Ale mega się cieszę z tego powodu. Mega, kurde, jestem zadowolony. No ale dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Póki co się z wami żegnam. Ten poziom będziemy sobie robili w następnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku będziemy, że tak powiem, penetrowali to muzeum z różnych zakamarków i może, kto wie, kurde, się wyleczę w końcu, bo nasz stan zdrowia jest cały czas krytyczny i nie do pomyślenia. Będę się z wami żegnał, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobał, w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, po więcej. I zapraszam na socjale, linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i adios. Do następnego razu.